Przez jeden dzień liceum imienia Mikołaja Reja rozbrzmiewało rockową muzyką. A wszystko to podczas festiwalu Rock and Ray. Młodzież miała możliwość zaprezentować swoje umiejętności wokalne i muzyczne. W imprezie mogli wziąć udział zespoły oraz soliści. Warunkiem przystąpienia do konkursu było to, że przynajmniej jeden z uczestników musiał być uczniem lub absolwentem Reja. Wokaliści wykonywali po jednym utworze, a zespoły po dwa kawałki, w tym jeden własny i jeden cover. Organizatorem koncertu był pan Tomasz Gremski. Zauważyłem, że w Kraśniku wzrosło zainteresowanie muzyką. Jest wiele osób, które oprócz tego, że chodzą do szkoły, że mają różne zainteresowania, no to również mają zainteresowania muzyczno-wokalne. I chciałem po prostu uczniom umożliwić zaprezentowanie swoich możliwości muzycznych właśnie i myślałem, że najlepszym miejscem będzie do tego szkoła. W tym roku festiwal cieszył się dużym zainteresowaniem. Liczba uczestników była dwa razy większa niż w latach poprzednich. Jeśli chodzi o wykonawców, przewinęło się nam w tym roku 10, prawie 11 wokalistek oraz 4 zespoły. Bardzo się cieszę z pierwszego miejsca obecnego festiwalu, zespół Untold Story, który w poprzedniej edycji zajął 2. miejsce. Jak widać, chłopcy zespołu bardzo duże postępy zrobili. No i wielkie gratulacje dla Małgorzaty Jodłowskiej, która zdobyła 1. miejsce w kategorii wokaliści. Chciałbym przy tej okazji również podziękować współorganizatorom tego festiwalu, czyli panu Andrzejowi Łukasikowi i panu Darkowi Bochniakowi. Bardzo mi dużo pomogli, jestem bardzo wdzięczny. Emocji podczas festiwalu nie zabrakło, bo było o co walczyć, ponieważ główna nagroda to sesja nagraniowa w profesjonalnym studio.